Cześć, witajcie. Tu Radek Pogoda z bloga radekpogoda.pl i Święta Trójca Sprzedaży.pl. Kolejnym filmem z naszej krótkiej serii, po dwóch poprzednich, w których omawialiśmy wyniki sprzedaży waszego handlowca oraz podejmowane przez niego aktywności handlowe, zajmiemy się dziś business developmentem, czyli tym, co wasz handlowiec robi, aby jego biznes, wasz biznes również, coraz bardziej się powiększał, coraz szersze zataczał kręgi i dawał coraz lepsze wyniki. Dlaczego to tak ważne? Przede wszystkim, czym jest business development w wydaniu handlowców? Tak naprawdę są to wszelkiego rodzaju elementy, które sprawiają, że wasz handlowiec z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień ma większy zasięg, ma większą skuteczność, jego swoją pracą dociera do większej ilości klientów potencjalnych waszej firmy. Jak to opisać rzeczami, które są nam bliższe, rzeczami, które są nam bardziej znane? Czym jest business development w wydaniu handlowca? Jest on na przykład rozwojem bazy klientów potencjalnych, z którymi wasz handlowiec się kontaktuje. Rozwój bazy danych, czyli tak naprawdę dodawanie nowych klientów do waszego CRM-a, dodawanie nowych klientów osób, z którymi kontaktował się wasz handlowiec, z którymi rozmawiał na temat potrzeby zakupu towaru czy produktu z waszej gamy, czy usługi nawet z waszej gamy. Ilości osób, które już wiedzą, czym zajmuje się wasza firma, jakie macie produkty, jakie macie usługi, i osoby te mają świadomość, że handlowiec waszej firmy będzie się z nimi kontaktował w czasie, który im odpowiada pod kątem zakupu produktu z waszej gamy czy usługi z waszej gamy. Ten rozwój bazy najłatwiej i najlepiej mierzy się poprzez dobrze prowadzony CRM. Dobrze prowadzony CRM zawiera w sobie informacje na temat tych klientów, nie tylko takie podstawowe jak nazwa firmy, czy numer telefonu, czy adres e-mailowy na sekretariat danej firmy, bo to nie jest żadna wielka baza, to nie jest żaden rozwój biznesu waszego handlowca, tylko w CRM-ie oprócz nazwy firmy, telefonu e-maila na sekretariat, czy z telefonu e-maila, który możecie znaleźć sobie na stronie internetowej danego klienta, wy tam powinniście jeszcze mieć rzeczy, które tak naprawdę rozwijają biznes waszego handlowca. Jak nazywa się osoba, która o zakupie waszego produktu czy usługi decyduje? Jakie jest jej stanowisko, jaki jest do niej adres mailowy, jaki jest numer telefonu. Jeżeli da się zdobyć telefon komórkowy, świetnie. Jeżeli tylko biurowy, trochę gorzej, ale też jest to zawsze lepsze niż wysyłanie maili i czekanie na zbędne odpowiedzi. Rozwój bazy, dodawanie nowych klientów do CRM-u, dodawanie nowych klientów do systemu, to jest coś, po czym bardzo, bardzo dobrze jest oceniać swoich handlowców. Niech oni pracują na tym, aby cały czas dokładali do swojego lejka, do swojego wachlarza klientów potencjalnych nowe osoby, nowe firmy, nowe szanse sprzedaży. To powinno być głównym zadaniem ich tygodnia, bo oni powinni wykonywać znacząco więcej telefonów, które mają dodać nowych klientów do bazy, niż telefonów, które mają tylko i wyłącznie sprzedawać. Ten temat omawialiśmy już kiedyś, rozmawiając na temat lejka sprzedaży, będziemy też o nim na pewno mówić, więc akurat budowanie bazy, prospecting, to wychodzenie na zewnątrz i zbieranie większej ilości nowych klientów do firmy, to jest bardzo ważna rzecz, warto ją oceniać, warto się po tym z waszymi handlowcami rozliczać. Kolejną rzeczą, którą warto jest traktować i oceniać, liczyć, mierzyć, sprawdzać i oceniać również, jeśli chodzi o pracę waszych handlowców, jest zdobywanie poleceń. Na temat zdobywania poleceń od istniejących klientów waszej firmy, ludzi, których już zna wasz handlowiec, poleceń, które pozwalają mu dotrzeć do nowych osób, do nowych, dodatkowych klientów potencjalnych. Na ten temat ja już mówiłem, mieliśmy na ten temat film, który się cieszył całkiem dużą popularnością waszą. I ten temat zbierania poleceń jest bardzo, bardzo często zaniedbywany przez właścicieli firm, przez szefów sprzedaży, przez ludzi, którzy zajmują się zarządzaniem sprzedażą. A to jest cholernie ważny i cholernie łatwy sposób zdobywania naprawdę wartościowych klientów potencjalnych, ludzi, którzy będą traktowali telefon od waszego handlowca zupełnie inaczej niż takie sobie hop-siup zadzwonienie z wolnej stopy z zimnego rynku. Zdobywanie poleceń, zbieranie poleceń i chwalenie się wam jako szefom, jako właścicielom tym, że udało mi się od klienta Kowalskiego wydobyć na miarę na Nowaka i Nowakową, to jest coś, co powinniście bardzo doceniać u swoich handlowców, oceniać i za to tych handlowców naprawdę chwalić. Bo polecenia to jest coś, co mało kto robi, a jest to naprawdę rewelacyjna i bardzo prosta droga do tego, żeby zdobywać nowych klientów. Kolejnym elementem związanym z business developmentem, z rozwojem rynku, z rozwojem zasięgu waszego handlowca, są wszelkiego rodzaju aktywności, które ten wasz handlowiec robi, ja to nazywam w skrócie, poza biurem. Czyli aktywności, które są wykonywane przez niego
niekoniecznie w siedzibie waszej firmy, w waszym sklepie, salonie, w waszej hurtowni czy w jakimkolwiek innym obiekcie, w którym funkcjonujecie. Te aktywności pozabiurowe to są rzeczy, które wasz handlowiec robi poza waszą firmą. Poza biurem, poza sklepem, poza showroomem, poza czymkolwiek innym, co prowadzicie, salonem sprzedaży czy salonem ekspozycyjnym. Czym mogą być takie elementy pozabiurowe? Na przykład wyjściem do klientów do miejsca, w którym oni się gromadzą. Jeżeli macie w swojej miejscowości jakąś izbę gospodarczą, jeśli macie w swojej miejscowości jakieś śniadania biznesowe, najróżniejszego rodzaju organizacje, które gromadzą przedsiębiorców, gromadzą ludzi, którzy waszą usługą, waszym produktem mogą być zainteresowani, to wasz handlowiec powinien tam bywać. Wasz handlowiec powinien na takie śniadania biznesowe chodzić, wasz handlowiec powinien próbować na takich śniadaniach biznesowych występować, próbować robić jakieś tam krótkie prezentacje, opowiadać o rozwiązaniach, które wasza firma dla tej grupy klientów ma w swoim zakresie i zdobywać w ten sposób nowych klientów, dodawać ich do swojej bazy danych, dodawać ich do CRM-u, no i oczywiście być po tym ocenianym. Bardzo często spotykacie się z taką sytuacją w przypadku na przykład dealerów samochodowych. Idziecie sobie w weekend na zakupy i nagle na środku centrum handlowego, gdzieś tam między stoiskami, między sklepami, stoi pięknie wypucowane auto, a przy nim, no właśnie, handlowiec, który w ten sposób, przy pomocy aktywności pozabiurowych, buduje sobie bazę klientów, rozbudowuje swój zasięg, rozbudowuje ilość ludzi, do których może pójść z ofertą. Co jest najważniejsze? Pamiętajcie, że czas nie stoi w miejscu. Jesteśmy dziś na końcówce roku, przed nami tak naprawdę tylko kilka tygodni na to, żeby zadziałać, a celem waszego działania jest to, żeby w roku 2019 wasza sprzedaż rosła, żeby w roku 2019 to wszystko, co robiliście w tym roku, z jeszcze lepszym skutkiem przekładało się na wynik finansowy, ale też na waszą satysfakcję z biznesu, który prowadzicie lub którym zarządzacie. Dlatego nie czekajcie. Czas działać. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam was na bloga radekpogoda.pl i na drugiego, Święta Trójca Sprzedaży. Na radekpogoda.pl na pewno znajdziecie dużo inspiracji i dużo praktycznych, technicznych rzeczy, które związane są z tym, aby wasi handlowcy funkcjonowali jak najlepiej, zarówno w końcówce tego roku, jak i w całym roku przyszłym. Trzymajcie się, dzięki za uwagę. Na razie, cześć.